Klasyka, nie? Morze czy góry? Ja wolę niziny. Ja wolę niziny i lubię miejsca. Na ogół się lokujemy w agroturystyce i to jest baza wypadowa. Także oglądamy wszystko, co jest dookoła najciekawsze. Mamy jakby wcześniej zrobiony wywiad, co jest warte na danym terenie obejrzenia, a co nie. Morze mi wyszło bokiem, bo nad morzem bywałem bardzo często i w dzieciństwie, i potem w czasie studiów, bo brat miał tam domek nad Włazach, więc bywałem nad morzem przez miesiąc i 2 tygodnie, więc już byłem miejscowym, już byłem autochtonem. I ten piasek, który codziennie trzeba było miotełką strzepywać z nóg po powrocie, i ten piasek, który był wszechobecny, to jest już takie doznanie dla mnie traumatyczne. Także ja już nad morze, nawet jeżeli pojadę, to nie idę na plażę. Ale pojedziesz. A góry z kolei zdeptałem, bo w liceum chodziliśmy na rajdy. Także Beskidy mam zdeptane Bieszczady. No, w tych wysokich górach to nie bywam, bo się boję, bo lęk wysokości mam. No i także też ten temat przepracowałem, a jest strasznie dużo dobrych miejsc właśnie na nizinach. Dobra, ja myślę, że zdecydowanie wygrałoby morze. Jestem człowiekiem, który uwielbia po prostu morze, uwielbiam bryzę morską. No i mam swoje ulubione miejsce, uwielbiam Hel, jestem zakochany w Helu po prostu. Wybrałbym Zatokę Makarską, bo tam mam i morze, i góry, czyli mam Ale masz polskie tylko Polskę Tatry. do wyboru. No tak, ale tam mam na miejscu i morze, i góry, prawie dwutysięczniki, prawda? Także tutaj nie, tak naprawdę z sentymentu wybrałbym polskie morze teraz, o tej porze, dlatego że jako dzieciak się jeździło do tej Sobieszewa, Darłówka, Gdańska. Ja pamiętam jako dziecko, myśmy byli zawsze zauroczeni stogami, plażą na stogach, bo wiadomo, dzisiaj ona jest zbombardowana poprzez port, który tam zasłonił tą plażę w Stogach, ale kiedyś to była jedna z najpiękniejszych plaż na Bałtyku w ogóle. Ale sentyment tak naprawdę podzieliłem. Połowę czasu tu, połowę tu. Mnie to chyba bardziej tak zdrowotnie. Zawsze tak myślę, że jak pojadę na to morze, to sobie będę powdycham sobie tego jodu. I tak sobie myślę, że tak dla zdrowotności. Zawsze sobie marzyłem, nigdy nie byłem w zimę nad morzem. Tak jak jest zimno, jak jest jakiś sztorm, iść wtedy na plażę, ubrać się ciepło, założyć te czapki, kurtki. I to mnie zawsze rajtuje. I zawsze mówię, że pojadę w zimę. Ale no jakoś jeszcze nigdy nie byłem w zimę nad tym morzem. Byłem na wiosnę, na jesień byłem, ale to jest temperatura taka jeszcze do tam 15 stopni czy coś, ale no wiadomo, no i w lato na jakichś tam czasach no to się jeździło, co nie, czy z dziećmi, jak byłem mniejsze, czy teraz jakieś tam wyścigi mam od czasu do czasu, to też tam pojedziemy w lato. Ale zawsze mnie to po prostu tak, że jest tyle tego jodu i że powdycham ten jod i że po prostu, no i na pewno spacery, takie rzeczy, no lubię, ale też nie powiem, no jak pada deszcz, to nie mam z tym problemu, pójdziemy do baru, wypijemy piwko, pośmiejemy się, powygłupiamy. Mówię, że lubię towarzystwo, nie chciałbym jechać samemu, tylko wolałbym jechać w towarzystwie, no żeby nas było ze dwie, trzy pary, to jest wtedy taki klimacik fajny. W którym mieście akurat mieszka mój brat, w Sopocie, także no, też mam bardzo miłe wspomnienia. Tylko teraz zależy, jeśli bym pojechał na przykład z wnukami, no to wiadomo, trzeba się opiekować tymi wnukami i to jest głowa, oczy dookoła głowy, bo to niestety tu morze, tu gdzieś się coś zachłyśnie, tu piasek mu się nabierze do oczu i już to przeżywałem, także no raczej no, z dziećmi to wiadomo, że morze, piasek. No to jest to ekstremalna przygoda, prawda? Jest to ekstremalna przygoda, no ale no w Polsce no nie ma co liczyć na lepsze warunki, więc po prostu jest to kwestia pewnego mentalnego nastawienia. No, powiem, że raczej bym góry wybrał. Ja nie jestem zwolennikiem leżenia na plaży. Właściwie to nigdy nie leżałem. Pojechałem z rodzicami, to rodzice leżeli, a ja tam gdzieś się szwendałem. Zabieram zawsze ze sobą gitarę. Sporo gram również na wyjazdach. Odpracowuję pewne rzeczy, które gdzieś tam leżą na półce. Pracuję nad utworami, na które na co dzień nie mam czasu. Trzeba by pochodzić tam po szlakach. Zresztą chodziliśmy, bo jak obozy kadry robiliśmy w Zakopcu, to wynajmowaliśmy taką panią, która kiedyś była nawet chyba mistrzynią albo wicemistrzynią świata tym ski walkingu takim. I ona nas tam oprowadzała po tym
po tych górach, po tych szlakach. Akurat trafiliśmy na takie oblodzenie, że jak to się mówi w Adidasach, to ciężko było zejść, wejść, no ale jakoś tam daliśmy radę. No, lubię narty. Co roku jeździłem. W tym roku nie byłem, przez tą pandemię się to wszystko pokiełbasiło, ale taką paczkę zgraną mieliśmy i mamy, może pojadę w tym roku do Włoch. Tam te wszystkie słynne po prostu narciarskie ośrodki, żeśmy po prostu objeżdżali i to było fajne, nie? Samemu lubię zwiedzać. Nie lubię takiej, żeby iść, położyć się jakby na patelni i się opalać. Lubię jednak pozwiedzać, dobrą knajpkę, rybkę nad morzem oczywiście. Na lody dobre, do Włocha, w Sopocie. Potroszę trochę tego, trochę tego. I musi być czas na właśnie taki, powiedzmy sobie, relaks, a wyjście na rybkę, gdzieś tam siąść sobie z osobą towarzyszącą na rybce, porozmawiać i tak dalej, to jest fajny relaks. Zresztą ja bardzo lubię, nieważne nad jakim morzem jestem, chodzić wzdłuż morza, potrafię kilometry sobie, zamiast leżeć plackiem na plaży, czy na leżaku, czy gdzieś tam na kalimacie, to wolę sobie spacerować i to słońce sobie lepiej przyjmuje. Co jakiś czas sobie siąść w kawiarence, w tawernie, w konobie, wypić kawę, wypić zimną kolę i przejść dalej. Więc zdecydowanie tego typu, ale też zwiedzanie. No ja bardzo lubię, jak jadę gdzieś, sobie spojrzeć dawniej w książkę, teraz pewnie w internet i zobaczyć najbliższe miejscowości. Tak jak jeździłem do Chorwacji, to musiałem zobaczyć i Bośnię i Hercegowinę i to Medjugorje, które tam jest. Zawsze mnie to interesowało. Nie wyobrażałem sobie, żeby siedzieć na patelni na plaży przez 7 czy 10 dni i nic więcej nie robić. Od zarania dziejów jestem aktywnie spędzającym czas wolny turystom, prawda, więc jeśli jest tylko możliwość, prawda, gdzie jesteśmy się w stanie jakoś terminowo skleić z moją żoną, z rodziną, prawda, no to próbujemy wyjeżdżać i gdzieś po prostu spędzić ten czas właśnie w jakichś fajnych okolicznościach przyrody. Natomiast no, w chwili obecnej no to naprawdę mogę powiedzieć, że marzę o 3 dniach po prostu w samotności. Ja za dobrze robię rybę sam. I jak idę do smażalni, to musi być naprawdę bardzo dobra smażalnia. Jest w Sopocie bardzo dobra smażalnia i polecam tam halibuta fenomenalnie zrobionego. Ale takich miejsc faktycznie, gdzie się dobrze robi rybę, jest niewiele.